Hej, 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 witam was wszystkich, moi mili, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony witam was oczywiście Kaldyrn, wracamy do Jade Empire. Jak zapewne zauważyliście, kontynuujemy sobie naszą przygodę. W dzisiejszym odcinku zadecydujemy, czy ocalimy, czy pozwolimy ulec zagładzie lądowisku Tiena, zamykając bądź też niszcząc Tamę. A raczej niszcząc możliwość zamknięcia Tamy. My oczywiście ocalimy lądowisko Tiena, jako że podążamy ścieżką otwartej dłoni, czyli tą dobrą, mamy już dosyć sporo punktów. Tak więc oczywiście Tamę zamkniemy. Nim oczywiście ruszymy przed siebie, porozmawiamy z Gwiazdą Zaranną, która ma coś nam tutaj do powiedzenia z tego co widzę. No i oczywiście nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, jeśli materiał, odcinek wam się podobał, oraz subskrypcję, jeśli chcecie być, wiecie, na bieżąco z nowymi materiałami. A teraz lecimy. Zobaczmy, co ona ma nam do powiedzenia. Is there anything you need? I'll do whatever I can to help. Jak się czujesz, Gwiazdo Zaranna? Czy coś cię trapi? Jak widzimy, kiedy ona chce z nami rozmawiać, tak samo zaczyna zawsze rozmowę i zazwyczaj musimy się jej pytać, czy coś się trapi. I'm not sure I can make my concerns fully understood. Our time in the ruins, the creatures we encountered, so much unrest. This was different from what I have seen before. There is pain here, but hatred too. The spirits around Two Rivers seemed aimless, lost. These are focused. I feel they would linger here, even without the support of whatever has increased the ghosts elsewhere. No dobra, to zrozumiałe, jeśli weźmiemy pod uwagę, jaka krzywda została wyrządzona. I suppose that is true. Left behind by their neighbors, literally to die. Could you recover from such abandonment? I'm not sure that I have. I mean, if I had suffered something like that, I'm sure it would have stayed with me. Zostałaś porzucona? Opowiedz mi o tym. I should not feel bad about it. I was not left to die. I was sent to study at the school. Probably so Master Li could deal with my sensitivities. It doesn't compare, really. These spirits, they truly suffered and have a right to turn on those who left them behind. Me? I feel like my abandonment was partially my fault. But I was three and I couldn't help being different. I would have tried to fit in if I had been given a chance. Cieszę się, że znalazłaś się w szkole. Nie myśl o głupcach, którzy cię odtrącali. I know I shouldn't. I can see the result of such pain in the poor creatures in the ruins. I do not want to suffer such anger, such bitterness. It may not seem like it, but I draw great strength from you and the things you say. I am grateful for that. As always, I have much to think about after speaking with you. Perhaps we can continue this another time. Okej, okay, na razie to wszystko. I oczywiście przypominam tylko, że z Gwiazdą Zaranną jest oczywiście opcja romansu, ale ja w tym kierunku raczej nie będę szedł. Nim oczywiście pójdziemy zamknąć Tamę, przyjdziemy się wokoło i sprawdzimy, co jest tutaj do odnalezienia. Rzeka czasu, tak, nowa technika. To, co lubimy najbardziej, czyli poznawać nowe techniki. Pyk. Rzeka czasu. Intuicja plus 1, czy plus 5. Bardzo fajnie. Intuicja, z której korzystamy, więc jak najbardziej się przyda. Dobra, sprawdźmy, co tu jeszcze mamy. Widzę skaczące małpy wokoło nas. Okej, tutaj ten typek, którego zabił strażnik. Who dares approach? Speak the command word or suffer the wrath of death's hand, loyal servant of the Emperor over us all. Ajajajajajajaj. Nie znam komendy, a przynajmniej nie pamiętam. Jeśli poznaliśmy ją, to była w poprzednim odcinku. Może być problem, chociaż no nie chciałem z nimi gadać, rozmowa sama się zaczęła. O, udało się.
500 punktów doświadczenia, bardzo dobrze. Powiem szczerze, że troszkę strzelałem. A raczej strzelałem po prostu. Aj, goddammit. Trucizna, co my tu mamy? Sterowanie mostem. Okej, dzięki temu będziemy mogli szybko wrócić z powrotem, o ile się nie mylę. Tam jest jakaś ciekawa statua, która coś trzyma, ale wątpię, żebym mógł coś z tym zrobić. Dobra, no to jeszcze tylko odnówmy sobie chi na wszelki wypadek. No i będziemy musieli uratować lądowisko Tiena. Jadeitowe serce. Mechanizm otwierający i zamykający tamę jest kontrolowany przez potężne zaklęcie skoncentrowane na jadeitowym sercu znajdującym się w środku. Widać stąd, że jeśli ponownie zamkniesz tamę, ruiny zostaną zalane i nie dostaniesz się do starego lądowiska Tiena. Mhm. Nie rób nic póki co. Stare lądowisko Tiena. Wiecie co? Ja tu zaraz jeszcze wrócę. Bo czy ja byłem w starym lądowisku Tiena? To mnie najbardziej interesuje. Tutaj mamy most, przez który wracamy. Okej, zobaczmy. Dobra, zdecydowanie tu już... byliśmy. Okej, tu jest ten most. Dobra, kojarzę już to miejsce. Domyślam się, że stare lądowisko Tiena to tam, gdzie sierociniec był z dzieciakami. Tak mi się przynajmniej wydaje. Zamknij tamę. Zamykasz tamę, uwalniając falę magicznej energii z jedyitowego serca. Pięć tysięcy punktów doświadczenia, ale ładnie. Więc skoczyliśmy na poziom wyżej na pewno. Standardowo ciało 1, duch 2. 8 punktów do rozdania. Złodzieja ducha chcieliśmy troszkę rozwijać, co nie? Obrażenia chi rozwiniemy. O ile się nie mylę, to właśnie obrażenia chi definiują, jak dużo będziemy ich wysysać, więc to nam się na pewno przyda. No i mamy jeszcze dziennik. Chory las w pułapce. Mamy troszkę zadanek do wykonania. Mam nadzieję, że wziąłeś chwilę, jak wyszedłeś w valley. Whatever you hope to achieve by drowning that sad place will soon be undone. Okej, musimy się im pozbyć chyba. Eliminate this pest. Zaraz, sierżant, nie musi pan słuchać tego zabójcy. Ak nu quair tu ak ifruir nu ka pifu tatuir quair fnurt. The sergeant knows his place, and he understands that what we assassins do is for the good of the empire as a whole. If a few people suffer, then they do so for the glory of Emperor Sun. Okej, czyli chyba
nie da się przemówić im do rozumu, rozsądku. Dobra, pomówmy gwiaździe zarannej z tym sierżantem. I ostatni. Voilà. Odnówmy sobie chi. Na szczęście walka nie była aż tak trudna. Interesuje mnie... No, 5000 sztuk srebra, więc nie ma tragedii. Water has covered old Tian's landing once again, but there is much it will not wash away. Okej, to co? Wracamy do lądowiska Tiena. Chyba tędy, przez ten most. Dzięki temu będziemy mogli odebrać sobie kilka, a raczej jedno zadanko, bo tam pobieraliśmy jedno zadanko dla kapitana statku. Tak więc to zadanko będziemy mieli wykonane. No i oczywiście dla ministra Shenga, Chenga, jakoś tak. Oczywiście poza tym jeszcze dalsza część zadanek. Managed to survive. I suppose someone of your skill cannot be easily dissuaded. Kim jesteś? Dlaczego mnie zaatakowałaś? You may call me Silk Fox. I apologize for my previous aggression, but I thought you were in league with an enemy of mine. I was clearly mistaken. Powerful forces are at work here. You are caught in great events that are beyond you. But I may have use for someone as impetuous as you. Nie jesteśmy porywczy. Staramy się rozwiązywać wszystko w jak najłagodniejszy i pokojowy sposób. Dlaczego miałbym ci zaufać? Trust. I never said we should trust each other. I don't trust you at all, but our goals may be similar. I want nothing more than for you to continue your journey. You seek the old man who was taken from Two Rivers, correct? Of course you do. He was taken by Death's Hand. I could tell you where his minions have gone. For a price. Czego chcesz za taką informację? A simple trade. I tell you where the abductors are, and you tell me who that old man is. Okej, okay. To wspaniały mówimy, dobra, zaufamy jej, bo ona się i tak do nas przyłączy i to będzie nasza potencjalna osoba do romansu, do bliższego związku. Sun Li, ha! You think me a fool? You are either a liar or very, very confused. Wiesz, w co chcesz, ja znam prawdę. You don't know as much as you think you do, but you have answered my question and I will answer in kind. It would take a season to reach the Imperial City by land or water. Air is the only quick way, but you need a wind map. I know the location of one. Lord Yun governs much of the Great Southern Forest. He petitioned the Lotus Assassins for a wind map so he could settle a trade disruption. Of course, that has earned him their attention in addition to whatever trouble is infesting his lands. I doubt he has time for charity, but you might try to find him. Okej, okay, pomóż mi pokonać rękę śmierci. Skoro już jesteśmy przyjaciółmi, powiedz mi, kim jesteś naprawdę. Do not presume familiarity with me. Our paths have crossed for a moment, but no more. I have matters of my own to attend. Remember, if you want to reach the Imperial City, you must go to the forest and get that map from Lord Yun. My path takes me elsewhere. Ile się nie mylę, ona... If you actually reach the Imperial City, I will be impressed. Until then, I wish you luck.
You are a surprising little peasant. O ile się nie mylę, ona później się właśnie do nas przyłączy. Ponieważ mamy tutaj jeszcze, jak zauważyliście, troszkę miejsca na postaci przyłączalne. A raczej tu, na postaci przyłączalne, ponieważ tutaj są postaci, które chyba nie mogą z nami podróżować, ale w jakiś sposób do nas dołączają. Tak więc mamy zarysy czterech osób, tu jest jej zarys. Tutaj widać tą chustę i tak dalej. I dwie takie jakby ukryte. Trzy nawet ukryte. Nie wiem dlaczego. Będziemy musieli to sprawdzić. Przekonać się. Ale w każdym bądź razie udało nam się zamknąć tamę. Dotarliśmy do lądowiska Tiena z powrotem. Woda, widzimy, się już podniosła. Więc miasto zacznie odżywać. Hey, you're the man the captain said to look out for. He said to tell you thank you very much and to give you this. I think he couldn't wait to get out on the river. And as soon as the water came back, he left. Dziękuję, masz tu sztukę srebra. Thanks so much. Wow, now I can eat for another day. Does it get any better than this? 2300 sztuk srebra zarobiliśmy na tym zadanku. Nawet nie musieliśmy iść mu oddawać tego zadanka. Jesteśmy w obozie z powrotem. Nikt nam nic nie ma do powiedzenia z tego co widzę. Chociaż mógłbym zamienić kilka słów z roztropnym Zu. Jestem ciekaw, co ma do powiedzenia na temat dzikiego kwiatu. You have attracted a very odd minion in that girl Wildflower. I sense great conflict in that one. Tread lightly. Sagacious Zu, could that be actual concern in your voice? It would be a great inconvenience if we were all suddenly slaughtered. Now, what do you need of me? Chcę wiedzieć, o czym mówiliście, ty i chuj. Nothing to concern yourself over. Very old business. I traveled this way when I was fleeing the Lotus Assassins. Chcę wiedzieć więcej o tym dziecku, o którym wspomniała. It was nothing. Some vagrant waif I passed off after making sure its belly was full. A far less surprising turn than what Wei said about your master Li. Potwierdziła, że jest bratem cesarza. I know Wei to be a truthful and honorable person, much more so than I consider myself to be. I do not question her belief, but belief alone is not enough. What if it is true? Much will have to change to accommodate this truth. It means the Emperor lied about Li's death. And he may have assaulted the heavens. The Emperor subject to the common vice of deception. Unthinkable. Zatem ręka śmierci ma o wiele większe wpływy niż powinien mieć. Perhaps, but that too implies a weakness that the Emperor cannot have. I warn you, this will lead in a dangerous direction for you and Dawnstar. I cannot condone it, but I have agreed to help. And I will. Just don't blame me when the whole world is against you. Doceniam twoją pomoc, nawet jeśli niechętnie jej udzielasz. You will need more than my help. Just try not to endanger your companions. They are not to blame for what your destiny mandates. Now, is there anything else? Okej, to nam wystarczy. Chociaż nie, chciałem trochę o tobie porozmawiać. Wydajesz się poruszony. I'm always agitated. It is because of my training. We were taught that we were always being watched, always being stalked. In many cases, it is actually true. You likely have similar feelings. When trained to be as vicious as the assassins, or when you are the protege of a famous master, you tend to attract unwelcome interest. I wonder how you will react to this scrutiny.
I also wonder if your fellows will stand by you when the true weight of what you claim becomes known. Dobra, jeśli ktoś do mnie dołączy, to zrobię wszystko, by nie narażać go na niebezpieczeństwo. Your best may not be enough. That is why it is so often used as comfort after failure. You tried your best, but death consumed the nation anyway. Sorry. The sides of the coming conflict seem very well defined. That will not always be the case. It is sometimes difficult to see the truth behind the actions of others. Enough. I don't have anything else relevant to say. Perhaps I will when I have seen more of what you are capable of and what your master intends. Okej. Okay. A teraz do widzenia. Goodbye, co za powiedzenie. A teraz do widzenia. No dobra. Lecimy dalej. Na rozmowę z każdym przyjdzie jeszcze pora. Skoczymy na chwilkę do herbaciarni. O, ktoś tu jest. Zobaczmy. Ma nam coś do powiedzenia, nawet jest cutscenka. Aha, dobra, to jest kupiec. Your offer was a corrupt one. We did the right thing by ignoring you. Ikakahia wo no kakihia ia wo shathia oko uki ia ayayuya wai. Leaping tiger! Oczywiście. Ale mnie machnął. Nie. Była trudna walka na szczęście, ale stajemy się coraz silniejsi, coraz potężniejsi, więc te walki będą nieco łatwiejsze. Dobra, wejdźmy na chwilę do herbaciarni. Tu mamy mateczkę Kwan. Hui, sprawdźmy, czy nam ma coś do powiedzenia. Have you been to the ruins yet? Time is running short. If you don't find the missing piece of your amulet, the Lotus Assassins will. Zabójcy Lotosu już zabrali amulet z ruin. Sun Li warned me that others might come, but all is not lost. The Lotus Assassins have a piece of the amulet, but so do you. Victory is far from decided. Whatever the outcome may be, my part in these events is over. Now that you have been to the ruins, I may finally take my leave of this town. Dokąd się udasz? I have served Sun Li for many years, but there comes a time when all service must end. My final task was to direct you to the ruins. Now I am no longer bound. And so I step away. I have no further part to play, and I am glad for it. Perhaps history will clear my doubts and show my time was worthwhile. I wish you luck. Okej, okay, no i poszła se. Kolejne zadanko chyba z głowy. Tak mi się przynajmniej wydaje. Aktywne zadania scenariusza. Poboczne. Ukończone. Okej, okay, to skoro jeszcze sprawdzę tylko Yan Wan. Everything is right again. Thank you for putting old Mother Kwan back in charge. Okej, okay, dobra, w takim wypadku uciekamy stąd. Pójdę sprawdzić jeszcze to zadanko, do której potrzebuję dużo punktów otwartej dłoni, czy już mam wystarczającą ilość. Czy może jeszcze nie? Okej, okay, zejdziemy tędy chyba. Będziemy dzięki temu tuż przy nich. No dobra, może nie do końca tędy. Trzeba dalej pójść.
O, są, widzę ich po lewo. Zapiszemy na wszelki wypadek. Always a pleasure to talk to another warrior. My game of Yi with Jian can wait a moment. What can I do for you? Chcę, żebyś mnie nauczył, mnie uczyła mistrzyni Wo. Yes, I know. It is good that you have come to me. You deserve to learn to control the earth, but you must also learn that the stone can never truly be controlled. It is the only way you will learn the true secrets of Stone Immortal. I will not force you into this decision. Naprawdę musimy walczyć? Nie możesz mnie po prostu przyjąć na szkolenie? There is no need to fight at all, but if you wish to learn and to grow, you must be prepared to make sacrifices and take risks. The key is to ensure that those risks are worthwhile for all involved. I'm sure you know what you must do in this case. Stawię czoła nieśmiertelnemu głazowi bez lęku w sercu. Good. This will not be an easy test, but I suspect you are ready for it. Okej, chyba czeka nas walka z nią. Leaping Tiger. Możemy ją z daleka bić. Chyba się udało. Well done. Very few can withstand Stone Immortal. Only those who understand the world around them, in fact. Tak, po prostu nie podchodzić. And yet you are not afraid to use your strength when it is required. That will serve you well in this lifetime. And as I said, that will serve you well. Co chciałaś powiedzieć? Don't mind me. I was just thinking out loud. Students of your caliber are rare. Ono yui wa kitsu wa sa iroka wa shuosi. Don't mind him. Men become temperamental at his age. Here, let me teach you to coax the earth to do your bidding. Only your connection to the world and your understanding of your place will convince them. Okej, poznaliśmy nowy styl walki. To zaszczyt trenować w ciebie, mistrzyni Wo. It was an honor to teach what I could. I am not the instructor Master Jian was, but his lessons would not have suited your temperament. Wona kwiesari awaf, fan sier suorufus i sinosaurus usuno. Remember to remain true to the high path. The earth only serves those who know their place among all things. Sa ir jagoak, kokonato sir i panoniniku. Indeed. Shall we meet again next year, Jian? Niato nonapadi iruvir, kuni ugnawata ir. You have made that proclamation every year for 2 decades. Those teeth must be frightfully long by now. However do you open your mouth anymore? Until next year. You old goat. No, i mamy nowy styl. Bardzo fajnie, bardzo ładnie. Jak widzimy, oni udali się dalej w swoją stronę. Możemy przypisać do 7. Możemy, oczywiście. Okej, w takim wypadku do ministra teraz. Lecimy, podleczymy się oczywiście. Mam nadzieję, że gdzieś tutaj będzie jakaś kapliczka Chi. Jest minister Sheng. You did it!
how the people will sing the praises of Minister Sheng, who found, hired, and sent forth the helpful peasant who ultimately solved the problem. Cieszę się, że mogłem spełnić swój obowiązek. Yes, yes. Minister Sheng is most appreciative. Now, if you'll excuse me, I must plan my triumphant return to the Imperial City. Muszę znaleźć latawiec. Minister Sheng remembers when flyers were reserved for the wealthy elite of the Imperial City. Now pirates use them to raid the countryside. Disgraceful. I suppose, in theory, you could find a flyer at the pirate camp upriver. In practice, however, I doubt you would find the pirates very accommodating. I suppose Rue the bosun is mad enough to take you if he's drunk. Yes. Rue is surely the only one who would make the trip. And then the pirates would kill you. Okay, o tym już rozmawialiśmy. Very well, run along. Now that the dam is closed again, Minister Sheng is on his way back to the Imperial City. I'm sure of it. Po co cały czas strzałeczka jest nad nim? Hello, hello! Don't think I'm ungrateful for your earlier efforts. I do, however, have much to do. Was any man ever so eternally busy as Minister Sheng? Mam kilka pytań. The dam is closed and the town is saved, so Minister Sheng feels magnanimous. That means I will answer your questions, by the way. Zobaczmy. Flota, muszę znaleźć, co wiesz o piratach, chcę cię zapytać o coś jeszcze. Certainly. Let us discourse on a variety of topics. It isn't as if Minister Sheng has anything better to do. What shall we talk about? Chcę się dowiedzieć czegoś o tobie. Ah, my favorite subject. Ask and Sheng, Imperial Minister of Harmony for this entire region, will let you bask in the glory that is me. A czy cały region nie składa się przypadkiem z tego miasteczka? Don't. Why? How dare? Yes, you are right. I am minister of this bleeding pus pool of a town. And yes, it is because I am in disfavor. Are you through? Because you haven't yet picked on my appearance or my family history. Why stop short of completely obliterating the last little bit of dignity to which Minister Sheng clings? Dobra, wydaje mi się, że very nie well, mamy tutaj run along. Now that the dam is closed again, Minister Sheng is on his way back to the Imperial City. I'm sure of it. Ale cały czas jest ta strzałeczka, więc nie wiem dlaczego. Nie wiem, czy to sprawdzałem. Chyba sprawdzałem. Nie, nie sprawdzałem. No proszę. No i dobra, sądzę, że w tym miejscu będziemy mogli zakończyć dzisiejszy odcinek. W następnym odcinku ruszymy do lasu, aby zdobyć mapę wiatrów. No i po zdobyciu mapy wiatrów będziemy musieli udać się do obozu piratów, aby zdobyć latawiec nowy. Tak więc przed nami jeszcze troszkę rzeczy do zrobienia, aby móc opuścić lądowisko Tiena. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Jeśli tak, to standardowo zostawcie łapkę w górę, stawcie subskrypcję. I cóż, ja się z wami żegnam. Do zobaczenia, do usłyszenia w następnych odcinkach. Na razie i pa! Hey, hey.